Dawid Kubacki. Czwarty bo też w kolejce. Bartek Kusek odparł. A teraz przed nami Kalista. Piotrek wygrał zawody o Mistrzostwo Polski 2014 na Gielit Szczyrk. Kielsen Bach, później bardzo dobry start w Klingenthal. Teraz pokonałeś Kamila Stocha w Szczyrku. Jak z twoją dyspozycją jest na niespełna 2 miesiące przed rozpoczęciem sezonu? Bardzo dobrze, no to widać po tych skokach, że one są bardzo dobre i stabilne. I to w sumie najbardziej mnie cieszy, że są stabilne, bo w tym zazwyczaj miałem największe problemy. No i całe to lato było do mnie bardzo udane i bardzo stabilne, bo wszystkie te skoki, również treningowe, były naprawdę dobre i na wysokim poziomie, także dobre do zimy i się cieszyć. Teraz czekacie odpoczynek, czy dalej kontynuujecie jakiś mocny trening, żeby później stopniowo do niego schodzić przed rozpoczęciem sezonu? Znaczy jedziemy teraz, jutro wyjeżdżamy na zgrupowanie do Turcji na obóz kondycyjny. Na obóz kondycyjny. No i tam w zasadzie trochę więcej, myślę, potrenujemy. No i potem już, myślę, cały czas na podobnym poziomie, jak trenujemy do tej pory, czy w zeszłym roku, czy 2 lata temu.